Jak widzicie Państwo, radio ruchome, ale radio rwane, Conchita. Takie agresywne to radio. Tak FM Euro, Conchita. Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Wszyscy kłamią, wszyscy manipulują. Ksiądz Rydzyk nie należy do jakiegoś tutaj wyjątku. Proszę Państwa, no cóż, obudź się Polsko ma. Tak, dziękujemy za zorganizowanie takiego pisma, też to jest też działanie, dobre działanie. Proszę Państwa, jak zobaczyłem o tej manipulacji, no to naprawdę może się za głowę chwycić. Ja nie będę podawał nazwisk. Manipulacja. Dajmy antenę teraz w radiu, bo nie musi być przeszkodą. W kampanii wyborczej pewnego kandydata na prezydenta, jakie ona studia skończyła i jak prowadzi studia dalej te manipulacyjne. Tym bardziej trzeba się na to jakoś tak już nastawić i żeby umieć się przeciwstawić, a nie żeby iść tak jak za przeproszeniem stado gęsi. Tak. Jest takie przysłowie niemieckie, ja go powiem po polsku, bo Niemcy znajomi mi powiedzieli, pobożni Niemcy. Tak, dobrzy, tam są też dobrzy ludzie. Proszę Państwa, otóż powiedzieli mi, głupie cielęta same wybierają sobie rzeźnika. No. Głupie cielęta wybierają sobie same rzeźnika. Idą na rzeź. Także jeżeli człowiek nie myśli, jest dlatego, proszę Państwa, myśleć, studia i młodzież, powalczyć o młodzież. Dlatego te warsztaty między innymi, dlatego ten film też, Zerwany Kłos, jest, proszę Państwa, naprawdę gratulacje tym młodym ludziom. Gratulacje, możecie Państwo, patrząc na portal Radia Maryja, jest baner Zerwany Kłos i tutaj dużo ciekawych rzeczy. Gdzie można zobaczyć film Zerwany Kłos? Gdzie, proszę Państwa, gdzie są teraz te filmy? Na przykład jutro w Sędziszowie Małopolskim Kino Jedność, godzina 19. Pojutrze w Lublinie Kino Bajka, godzina 10, 14.05. W niedzielę w Poznaniu Kino Apollo, godzina 18, Gdyńskie Centrum Filmowe, godzina 14, Rawas Mazowiecka, Kino Roma, 14.15, Żyrardów, Kino Len, godzina 13.30, w poniedziałek najbliższy, Wrocław, Dolnośląskie Centrum Filmowe, 17.45, w Bydgoszczy, w środę, 15 lutego, Kino Helios, godzina 18, i są dalej wszystkie kina. Trzeba też pamiętać, że jest Cinema City, prawie wszędzie są te filmy. Możecie pobrać Państwo materiały o filmie, bardzo ciekawe, o grających, o twórcach tego filmu, a także konspekt katechezy. Można, to mogą katecheci, czy w domu też, a dlaczego w domu katechezy nie zrobić? Także, proszę Państwa, to tak samo książki, proszę Państwa. Podam jeden telefon, teraz w tej chwili nie mam przy sobie, bo podał też do śródloretanek. Właśnie dobre książki, proszę Państwa. Dobre książki, też bierzcie, rozprowadzajcie dla młodzieży także. Dla młodzieży także. Podam teraz do Fundacji Nasza Przyszłość. Można także w internecie jest link od Radia Maryja, proszę Państwa. Patrzę się, Fundacja Nasza Przyszłość na przykład. I tam w Fundacji Nasza Przyszłość jest Splendor, www.splendor24.pl. I zobaczycie Państwo bardzo dużo dobrych pozycji. Telefony do Fundacji Nasza Przyszłość, jest telefon komórkowy także. Proszę Państwa, zaraz podam, weźcie coś do pisania. Stacjonarne to 94 373 1160, powtarzam, 373 1160 i końcówka 61 oraz 62. Komórkowy 600 205 352, powtarzam, 600 205 352. Do śródloretanek już mam, dziękuję Pani Redaktor Katarzynie, żebym przekazała 22 i teraz 673
5839, 673, 5839, drugi 673, 4693, 673, 4693, kierunek 22. Proszę Państwa, już aktualności dnia i w ramach już aktualności dnia możemy powiedzieć, telefon w sprawie przekazywania nam informacji o tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Przeżyli i tych, którzy nie przeżyli. Proszę Państwa, spieszmy się. Okazuje się, że jeszcze wielu ludzi nie podało swoich, tych, o których wiedzą. Niech to będzie, proszę Państwa, robimy to. Posłuchajmy. Kochana rodzino Radia Maria, drodzy przyjaciele, jak już informowaliśmy, na początku stycznia tego roku został powołany przez Fundację Lux Veritatis Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, który to instytut współpracuje z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zadaniem instytutu jest przybliżanie szerszemu ogółowi historii naszej kultury i postaci wielkich Polaków na czele ze świętym Janem Pawłem II. W pierwszym segmencie, można powiedzieć, działalności tego instytutu chodzi o dokumentowanie w dalszym ciągu historii wydarzeń i osób pomagających zagrożonym Żydom w czasie II wojny światowej. Dokumentowanie, aby ocalić ich od zapomnienia. Proszę zauważyć, że żaden, nawet rząd, dotąd tego nie zrobił. Prosimy więc o zgłaszanie się osób mających wiedzę na temat pomagania i ratowania poszczególnych Żydów przed śmiercią z rąk Niemców. W dalszym ciągu będziemy w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu umieszczać te nazwiska. Dotąd umieściliśmy, podaliśmy życiorysy tam też, w takich kioskach internetowych, umieściliśmy 1059 nazwisk, pewnych nazwisk. Mamy około 40 tysięcy jeszcze innych nazwisk. Prosimy o zgłaszanie się na oprócz dotychczas podawanego numeru telefonu również na numer 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30. Powtarzam numer telefonu 56 610 81 64. 56 610 81 64. Razem możemy uczynić wiele, wiele na chwałę Bożą i dobra bliźnich, ojczyzny. Już wiele zostało uczynione przez rodzinę Radia Maryja, ale jeszcze mamy wiele do zrobienia. Bóg zapłać za zrozumienie, życzliwość i dobrą współpracę. Proszę Państwa, i aktualności dnia, to jest było też w ramach aktualności, ale teraz już prowadzi ojciec Janusz Dyrek. Pozdrawiam i dziękuję Państwu. Dziękujemy za ojcu za dyżur dzisiejszy. Idziemy dalej pracować, proszę ojca. Wyrazimy od wczesnego rana, nieraz do późnej nocy. I proszę Państwa, naprawdę 7 dni w tygodniu. Tak. I tak trzeba i wtedy będą owoce. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 18 minut po 13. Czas na audycję aktualności dnia. Niech oparnie kłamstwa tła. Państwo.
Państwa audycję Aktualności Dnia. Rozpoczynamy od tej informacji. Sejm nie odrzucił informacji szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego o priorytetach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku. O tych priorytetach mówił pan minister. One są bardzo ważne. Oczywiście były tutaj głosy lepiej lub mniej mądre opozycji na temat działalności pana ministra, ale to zostawmy może jeszcze, zanim pan wiceminister spraw zagranicznych nam opowie, w czym cały problem, bo pan minister jest zajęty. Wiem, że dzisiaj ma spotkania z ministrami spraw zagranicznych, chyba z Norwegii. W każdym razie witam serdecznie pana Jana Dziedziczaka na naszej antenie, wiceministra spraw zagranicznych. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję. Teraz i zawsze. Więc w skrócie prosimy o przedstawienie i tych założeń, ale też tego problemu, bo no, może powiedzieć wielki taki... Mowa nienawiści, jak to kiedyś ktoś określił, była tutaj stosowana. Nie powiem kto, ale nazwał pana ministra Misiewiczem spraw zagranicznych i tak dalej, więc dwie osoby są tutaj nawet i, prawda, dotknięte, ale my się tym właściwie, no, patrzymy tylko na kulturę polityczną i kulturę osobistą i oceniajmy. Proszę państwa, to jest zmiana zupełnej filozofii polityki zagranicznej. Wyobraźmy sobie, że kimś współpracujemy, że mamy jakąś firmę, współpracujemy z kimś i mieliśmy takiego współpracownika, który na wszystko się zgadzał. Dyktowaliśmy mu cenę, on potakiwał, wystarczyło go poklepać po plecach, natychmiast się uśmiechał, zgadzał się na każdą cenę, którą mu zasygnalizowaliśmy. Inni kupowali dużo taniej, a ten jakoś wystarczyło mu powiedzieć, że no, ty jesteś Europejczykiem czy nie. Zgadzał się na wszystko. I oto półtora roku temu ten dostawca, do którego zachodni kontrahenci byli przyzwyczajeni, zmienił się i mówi, ale dlaczego mam płacić więcej niż inni? Dlaczego mam godzić się na niekorzystne warunki? Ja chcę być traktowany tak jak inni. Inni się targują, ja też się będę targował i tak dalej. W sposób oczywisty, po 20 latach wygodnej współpracy, jesteśmy niezadowoleni z tych zmian. I niestety w ten sposób zachowuje się część elit starej Europy, różnych krajów i część wspierającej te elity opinii publicznej. Otóż polskie rządy z różnych powodów, część z tych rządów miała kompleksy postkomunistyczne, jak rządy lewicy, więc im bardzo zależało na akceptacji, że są teraz nowoczesnymi Europejczykami, a nie PZPR-owcami. Część z jakichś innych przyczyn, łagodnie mówiąc. Krótko mówiąc, w tej chwili Polska weszła natury podmiotowej polityki. Próbuje prowadzić politykę samodzielną. Działań, które mają na celu interes Polski, nie jakiejś wielkiej idei europejskiej, nie perspektywy osobistego awansu dla niektórych osób, nie wiem, awansu pracy dobrej w Unii Europejskiej. Przypomnę, że większość polskich negocjatorów, jeśli chodzi o wejście Polski do Unii Europejskiej, później znalazło w tej Unii bardzo dobrą pracę. Symboliczna była postawa ministra do spraw europejskich w rządzie Donalda Tuska, pana Mikołaja Dowgielewicza, który pracował, co prawda, w strukturze europejskiej, ale na czas pracy w rządzie Donalda Tuska wziął urlop i jego praca w rządzie Donalda Tuska polegała na negocjowaniu między innymi z jego pracodawcami, u których chwilowo wziął urlop. No to możemy sobie wyobrazić, jak twarde były te negocjacje. My zmieniliśmy zupełnie filozofię polityki zagranicznej, prowadzimy ją podmiotowo, walczymy, zabiegamy o polskie interesy, zachowujemy się jak każdy normalny kraj Unii Europejskiej z normalnym rządem. To na razie nie wszystkim się podoba. Na razie część naszych zachodnich partnerów i ich sojuszników u nas w kraju, w krajowej polityce jest z tego niezadowolona. Wierzymy, że nie będą mieli wyboru i się po prostu z tym pogodzą prędzej. No właśnie, panie ministrze, ja myślę, że ogień krytyki tutaj nie jest merytoryczny, to znaczy nie odnosi się do działań pana ministra, do jego tutaj wypowiedzi, czy nawet, bo to nie jest tak, że pan sobie sam wymyśla minister, tylko to jest pewna całość polityki rządu i w tym takim punkcie spraw zagranicznych, ale tutaj jest po prostu atak na po prostu na rząd, na tą koalicję prawicową, prawda? Więc to prawda. To się widzi. Prawda, no ten rok to jest
to niezwykle udany rok w naszej polityce zagranicznej. Czasy są trudne, więc pamiętajmy, że trzeba możliwości, ale działań przykładać pod środowisko polityki międzynarodowej, jakie jest w tej chwili. Ale zwróćmy uwagę, mamy za sobą niezwykle udany szczyt NATO, na którym to zapewniliśmy sobie obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju i w krajach regionu. To jest wielki precedens. Tego nie było w ciągu ostatnich 27 lat. Do Polski już przyjechali, na naszych oczach to się działo kilka tygodni temu, przyjechali żołnierze sojuszniczy, żołnierze amerykańscy. Do państw regionu przyjeżdżają także żołnierze kanadyjscy, brytyjscy, niemieccy. To jest bardzo istotne, dlatego że nareszcie te założenia z roku 1999, kiedy Polska weszła do Paktu Północnoatlantyckiego, że jesteśmy takim krajem bez wojsk sojuszniczych, zostały przełamane. W tej chwili jesteśmy już równoprawnym członkiem i potencjalny agresor musi mieć świadomość, że ewentualny atak na Polskę będzie oznaczał realny atak na sojuszników Polski. Będzie oznaczał realny, również to militarny, fizyczne wypowiedzenie wojny, choćby Stanom Zjednoczonych. Myślę, że potencjalny agresor, to łagodnie mówiąc, 3 razy się zastanowi, zanim do potencjalnej agresji doprowadzi. To jest sukces naszej polityki zagranicznej i to jest sukces panów ministrów Waszczykowskiego i Macierewicza, pana prezydenta Andrzeja Dudy oczywiście i pani premier Szydło także. I to jest realne zagwarantowanie naszym rodakom, naszemu krajowi bezpieczeństwa. Czyli najważniejsza powinność państwa polskiego i najważniejszy cel polskiej polityki zagranicznej każdego kraju, zapewnienie bezpieczeństwa, zostało w tym roku zrealizowane i to z ogromnym, bez precedensu sukcesem. Ale można mówić tutaj o innych elementach tego sukcesu. Niezwykle udana kampania państwa polskiego w walce o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ jest miejscem najbardziej prestiżowym ze wszystkich w polityce świata. W polityce świata. Będziemy w gronie kilku państw świata, które decydują o realnych posunięciach ONZ, o realnych posunięciach całej społeczności międzynarodowej. Ten rok 2016 był rokiem realnego zbliżenia i już zaraz będziemy świętować prawdopodobnie decyzję o przyznaniu Polsce miejsca niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czyli najwyższy status, jaki Polska może uzyskać. Przypomnę, jest 5 członków stałych, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja. No i jest zawsze też reprezentacja niewielka państw niestałych członków i Polska będzie dzięki naszym zabiegom do tego grona się zaliczać. Oprócz tego my odbudowaliśmy realny sojusz państw Europy Środkowej i Wschodniej. Mówimy tu o idei Międzymorza, kręgosłupem tej idei jest Grupa Wyszehradzka i nareszcie po tych fatalnych posunięciach rządu pani premier Ewy Kopacz, kiedy to zdradziliśmy naszych sojuszników, choćby w walce o to, żeby nie przesyłać do Polski tysięcy islamskich imigrantów. Teraz udało nam się zjednoczyć, współpracujemy. Polska przewodzi, ma przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej w tym roku i to jest zauważalne w Europie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tej chwili Unia Europejska już implementuje nasze postulaty. Już nie mówi się o zmuszaniu krajów do przyjmowania islamskich migrantów, już nie mówi się o karach dla tych krajów, które by nie chciały tego robić. To wszystko jest wynikiem zjednoczenia się i współpracy krajów Europy Środkowej. Czyli mamy jasną sytuację, dlatego ten atak też jest taki, a nie inny. Być może tak. Komuś brakuje, wie pan, panie ministrze, wizyt co 2 miesiące, nie wiem, do Moskwy, czy jakichś takich, prawda, nie wiem, służalczych ukłonów do Niemiec, do innych krajów. Okazuje się, że mamy teraz znaczący też głos w naprawie Unii Europejskiej, co też była mowa w tych priorytetach. Pan minister o tym powiedział, że tak, Unię trzeba po prostu naprawić, albo ona się rozsypie i to będzie też wielka pewnie szkoda dla
dla całości. Panie ministrze, tak. My chcemy wywołać debatę, bo mamy wrażenie, że część liderów Unii Europejskiej nie rozumie, dlaczego społeczeństwo brytyjskie zadecydowało o wyjściu z Unii. Są ku temu przyczyny, no choćby te zachowania niedemokratyczne, wywyższanie się ponad suwerena, ponad społeczności, słynna wypowiedź pana Junckera, że rządy narodowe zbyt tkliwie wsłuchują się w głos ich społeczeństw. No to jest po prostu wypowiedź niedopuszczalna, która między innymi zaowocowała wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. My chcemy pokazać, że wyjście Wielkiej Brytanii jest skutkiem złej polityki Unii Europejskiej, pójścia w złą stronę, a nie jest przyczyną kłopotu. No i teraz toczy się też ta dyskusja, w której Polska odgrywa ważną rolę. Tak. Panie ministrze, dziękuję bardzo, bo tak tylko chcieliśmy zjawiskowo to po prostu opisać na gorąco i wiemy, że po prostu Sejm nie odrzucił informacji, wszystko tak, jest... została przyjęta, tak. Mamy wsparcie, 231 posłów głosowało właśnie zgadzając się z naszą polityką. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem panem Bogiem był pan poseł i minister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Dziękujemy za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Za chwilę kolejny temat. Przypada bardzo ważny dzień, przypada, bo już 25 Światowy Dzień Chorego będzie obchodzony w Kościele katolickim na całym świecie. W sposób szczególny te obchody są przeżywane w Lourdes, w Sanktuarium Matki Bożej, w sanktuarium, gdzie tylu chorych doznaje uzdrowienia. Teraz mamy przyjemność porozmawiania z księdzem doktorem Piotrem Supierzem, który był najbliższym współpracownikiem księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia. I ksiądz doktor przebywa teraz w Lourdes, jest tam na uroczystościach z wielką delegacją watykańską. Witam serdecznie, księże doktorze, na antenie Radia Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, jeśli można w skrócie opisać atmosferę tamtego miejsca, atmosferę już przedświąteczną, bo jutro ten dzień centralny, 11 dzień lutego. Wiemy, że jest delegacja watykańska. Bardzo prosimy o tutaj komentarz i o opowiedzenie nam spraw. Drogi ojcze, na początku pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio Maria, a w sposób szczególny wszystkich chorych, cierpiących, samotnych i starszych i oczywiście całą rodzinę Radia Maria. Do Lourdes przybyliśmy wczoraj w godzinach popołudniowych kilkunastoosobowej delegacji tutaj z Watykanu wraz z księdzem kardynałem Truxonem. A całej delegacji tutaj przewodniczy sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Już wczoraj mogliśmy się wieczorem chwilę pomodlić o 21:00 w godzinie apelu jasnogórskiego. Wspominaliśmy tutaj wszystkich naszych chorych, bliskich i cierpiących. Dzisiaj rano o godzinie 10:00 sprawowaliśmy mszę świętą. Była to szczególna msza święta, ponieważ modliliśmy się za księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia. Niecałe pół roku temu odszedł do Pana. Rok temu jeszcze przewodniczył naszemu spotkaniu z chorymi cierpiącymi w Nazarecie. Wola Pana Boga była taka, żeby był już tym razem już tam u niego. W tym dniu w sposób szczególny chcemy pamiętać o tych, którzy cierpią, o chorych, którzy są samotni. I dlatego to spotkanie w tym miejscu Matki Bożej, gdzie wiele pielgrzymów już przyjechało z całego świata. Słyszymy pielgrzymów przede wszystkim z Włoch,
ze Stanów Zjednoczonych, są z Niemiec, są również i Polacy, którzy przybywają do Matki Bożej, aby no, po prostu prosić o pomoc, o uzdrowienie ciała lub ducha. I powiedzmy też, przepraszam, bo jeszcze ksiądz mówi, bo 25 lat, prawda, 25 ten już dzień. Jest 20, dzień chorego, tak. Wcześniej były to takie miejsca jak Lourdes, tak, Sydney, było Loreto, było Guadalupe, była Częstochowa, Altötting, no i teraz jest znowu Lourdes. I wymiar ten właśnie, że to jest, no jesteśmy w Lourdes, ale myślimy o całym Kościele, myślimy o chorych, cierpiących całego świata, myślimy też o kapelanach, prawda, w szpitalach, kapelanach. Myślimy, tak, ojcze, właśnie myślimy nie tylko o tych, którzy cierpią i chorują, ale o tych, którzy też się pochylają nad nimi, a są to przede wszystkim lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki. Jesteśmy im bardzo za to wdzięczni, nie możemy o nich zapominać, także pogotowie ratunkowe, to także kapelani i szpitalni, są to ludzie, którzy pracują na kuchni, w pralni szpitalnej, no to jest rzesza ogromna ludzi, którzy robią dużo dobra, pochylając się nad cierpieniem człowieka. I jeszcze bym dodał, są takie miejsca i wiemy o tym i serdecznie pozdrawiam te rodziny, gdzie to cierpienie jest w domu, bo przecież nie raz mąż opiekuje się ciężko chorą żoną, żona mężem, dzieci rodzicami, a rodzice pochylają się nad swoim dzieckiem, które też ciężko choruje i też o nich nie możemy zapominać. I to jest wielkie dobro, wielka miłość. No i trzeba dodać, że widzi to Pan Bóg i w jakiś sposób też tych wszystkich ludzi wspiera i my o nich też pamiętamy w sposób szczególny jutro, bo na całym świecie będą sprawowane msze święte, będą udzielane sakramenty, pokuty, komunii świętej, namaszczenia chorych, więc to jest naprawdę wielkie dobro i ja mogę się cieszyć, że jestem tutaj i będę o Was pamiętał, tych wszystkich chorych i cierpiących, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No właśnie, zapytałbym jeszcze tak o taką pewną łączność duchową, jak ją możemy jutro, że tak powiem, zachować, czy jak ją zastosować. Wiadomo, że Dzień Maryjny, sobota, Dzień Matki Bożej z Lourdes, wspomnienia Matki Bożej z Lourdes. Czy jakaś godzina jest tam określona celebracji, czy po prostu obojętnie, w którym momencie, rano czy wieczór? Tak. Dzisiaj spotykamy się o godzinie 21 i wspólnie będzie procesja maryjna i podczas której będziemy się wspólnie modlić różańcem przez wszystkich chorych i cierpiących. To jest dzisiaj wieczorem. Natomiast jutro o godzinie 10 msza święta pod przewodnictwem właśnie księdza kardynała Pietro Parolina o godzinie 10 w Bazylice. A po południu o 15 będą nieszpory i również modlitwy za chorych. Więc to te dwie godziny serdecznie zapraszam wszystkich do łączności duchowej. My też tutaj pamiętamy o wszystkich, których wcześniej już wymieniłem. Właśnie, w sposób szczególny też pamiętamy o chorych, cierpiących i tych, którzy koło chorych, nad chorymi, jak ksiądz doktor powiedział, pochylają się. O czym też no, ciągle pamiętał ojciec święty Jan Paweł II, święty papież Polak, bo to on ten dzień rozpoczął, zainaugurował, prawda, w kościele. No i potem też 13 maja, jeśli mogę wspomnieć, 13 maja właśnie 1992 roku. 11. rocznicę zamachu na placu świętego Piotra. No właśnie, i potem też swoim cierpieniem, jakby można powiedzieć, wszystkie słowa, które mówił o chorobie, o cierpieniu, wszystkie dokumenty przypieczętował. Zresztą ksiądz arcybiskup świętej pamięci Zygmunt Zimowski również, będąc, prawda, tym takim duchowym szefem komisji papieskiej do spraw służby zdrowia chorych, również i swoim świadectwem cierpienia podpisał się również. Tak bardzo przez 7 lat pracował, jako przewodniczący papieskiej rady, a chciałbym tylko dodać, że 2 lata temu nie mógł uczestniczyć w uroczystościach w taki sposób, żeby odwiedzić i modlić się za chorych, ale był wśród chorych. Bo wtedy akurat no, tak się zdarzyło, że bardzo cierpiał, był w szpitalu i można powiedzieć, że był tym chorym wśród chorych, cierpiącym wśród cierpiących. I przyjął właśnie też sakrament namaszczenia razem z chorymi, z którymi przebywał w klinice w Warszawie. Jeśli się nie mylę, to nawet uczestniczył we mszy świętej wtedy.
przewodniczył, tak, w kaplicy szpitalnej, tak? Razem właśnie z księdzem nuncjuszem. Tak. Dziękuję bardzo, księże doktorze, za rozmowę i za tą łączność duchową. Dzięki księdzu jesteśmy serdecznie, też ludni. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich w sposób szczególny jeszcze raz chorych i cierpiących. I jesteśmy z wami, modlimy się za was i dziękujemy, że ofiarujecie swoje cierpienie w intencjach Ojca Świętego Kościoła nas wszystkich. Bóg zapłać. No i pozdrawiam. Pozdrawiamy też rodzinę księdza Piotra, szczególnie babcię, która słucha Radia Maryja. Wiem, że słucha. Ja też serdecznie babcię pozdrawiam, moich rodziców i siostrę, która jest pielęgniarką. Aha. I mam wielu przyjaciół lekarzy, którzy też z wielkim oddaniem i sercem pracują i pochylają się i służą chorym. Dziękuję Boże, dziękuję bardzo. Prosto z Lourdes, z miejsca, gdzie świętujemy Światowy Dzień Chorego, mówił do nas ksiądz dr Piotr Supierz, który jest w delegacji watykańskiej, by właśnie ten dzień szczególny przeżywać. Dziękujemy bardzo. Która wczoraj do nas trafiła, niektórych, no myślę, niektórych w większości powinna zbulwersować nawet. Cztery osoby, które wyłudziły blisko 7,5 miliona złotych podatku VAT, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Suwałk. Dowiedzieliśmy się i według ustaleń śledczych tworzą oni zorganizowaną grupę przestępczą, specjalizując się w wyłudzaniu VAT i praniu pieniędzy. To wszystko dzieje się w Polsce. Wiadomo jeszcze, że sprawa jest rozwojowa, że ta kwota może się powiększyć. Jak to z punktu ekonomicznego rozumieć? Mam połączenie z panem doktorem Marianem Szołuchą z Akademii Finansów i Biznesu. Listula, witam serdecznie, panie doktorze. Czyli mówiąc tak prosto, no to jest czysta kradzież państwa albo czyste okradzanie społeczeństwa, czyli nas. Bo każdy ten VAT oddaje, a tutaj nagle sobie ktoś nie oddaje, no i zarabia. Ktoś nie oddaje, a nawet dostaje go od państwa, czyli z pieniędzy, na które wszyscy się wcześniej złożyliśmy. To był proceder na gigantyczną skalę, wielomiliardową, wielodziesięciomiliardową, jak świadczą wyliczenia nie polskich instytucji państwowych, ale także podmiotów pozarządowych, nawet międzynarodowych. Dziesiątki miliardów złotych tą naprawdę najszerszą dziurą wypływało z kasy państwa w minionych latach. Tu rzeczywistości, twardych danych statystycznych nie oszukamy, te wycieki zaczęły się w roku 2008 na szeroką skalę, to znaczy w 2007, przepraszam, to znaczy wtedy, kiedy do władzy doszła Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Część z komentatorów, pewnie polityków też tych dwóch partii, składało to i składa na karb rozpoczętego, ale nie wtedy, zwróćmy uwagę, tylko trochę później, kryzysu finansowego. Tymczasem kryzys już się dawno skończył, no przynajmniej ta jego najgorętsza faza. Natomiast do niedawna te pieniądze cały czas z budżetu szerokim strumieniem wypływały. To nie jest tylko domena polska, oczywiście, bo VAT jako podatek skomplikowany sprzyja takim nadużyciom i sprzyja temu, żeby co kreatywniejsi przestępcy wymyślali coraz nowe metody na to, jak te pieniądze w sposób nieuprawniony pozyskać. Niemniej jednak, po pierwsze, w większości krajów europejskich już dawno wrócono do poziomu skuteczności egzekucji podatków przedkryzysowego.
Po drugie, owszem, jeszcze raz powtórzę, są to karuzele VAT-owskie, to najpowszechniejsze oszustwa w Unii Europejskiej, ale nie są one niewykrywalne i da się z nimi walczyć. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w każdy z tych procederów zaangażowane są no nie jedna, dwie czy nawet pięć osób, a często dziesiątki. Podobnie jest z podmiotami. To tam cały szereg firm musi ze sobą współpracować. Pieniądze płyną z rachunku bankowego na inny rachunek bankowy, często przez wiele z nich. Da się konfrontować dokumentację i dane papierowe z zapleczem magazynowym firm, które w takim obrocie fikcyjnym bądź nie biorą udział. Można współpracować ze służbami z zagranicy, bo przecież mówimy o obrocie transgranicznym, wewnątrzwspólnotowym, a więc w obrębie Unii Europejskiej, nie mniej z punktu widzenia Polski mówimy o handlu zagranicznym, więc da się, jeszcze raz powtórzę, z karuzelami VAT-owskimi walczyć. I wszystko wskazuje na to, że państwo wreszcie się za tych przestępców wzięło, a jak jest to, jak był to do niedawna proceder zyskowny, no to świadczy o tym fakt, iż cała czołówka mafiozów z lat 90. po wyjściu z więzienia, mówię o grupie Pruszkowskiej, o której niedawno w mediach znowu zrobiło się głośno, zamieniła dresy na eleganckie garnitury i przestała biegać z niebezpiecznymi narzędziami po ulicach polskich miast, zajęła się właśnie wyprowadzaniem pieniędzy publicznych z kasy państwa, a więc zwrotami nienależnego podatku VAT. Jak można walczyć, tak już na bardziej konkretną płaszczyznę przechodząc, z tą przestępczością podatkową, z tą podatkową bandyterką? Otóż walczyć można na wiele sposobów, one muszą, te elementy walki, zadziałać komplementarnie. I tu mówimy o centralnym rejestrze faktur, tu mówimy o centralnej kasie rejestrującej, mówimy o odwróconym VAT-ie, który już został w tych najbardziej narażonych na wyłudzenia branżach wprowadzony, a więc w elektronice czy w branży metalowej. Mówimy o pakietach takich jak pakiet paliwowy. Czekamy na kolejne, tytoniowy i alkoholowy, bo zwykle na tych najbardziej obłożonych podatkami towarach też największe przekręty były dokonywane, a podatki akcyzowe to przecież drugie źródło dochodów do budżetu państwa. Tutaj właśnie mówimy o paliwie, tytoniu i wyrobach pochodnych oraz alkoholu. No i wreszcie coś, o czym dziś w mediach jest głośno, a więc jednolity plik kontrolny. To jest bardzo ciekawe narzędzie, które małe i średnie firmy polskie będą musiały po raz pierwszy złożyć do skarbówki do końca tego miesiąca, nawet wcześniej, bo do 27 lutego dokładnie. Do 25 sierpnia roku ubiegłego musiały to zrobić duże firmy. Teraz przyszła pora na mniejsze i średnie mikroprzedsiębiorstwa, a więc takie, które z grubsza rzecz ujmując zatrudniają do 10 pracowników i nie generują obrotu rocznego większego niż 2 miliony euro, one będą zwolnione do końca 2017 roku z tego obowiązku. Jednolity plik kontrolny to, jak powiedziałem, szczególnie pozytywne w swoim działaniu narzędzie, ponieważ jest ono ujednolicone, jest elektroniczne, a dzięki temu będzie działało szybciej niż dotychczasowa sprawozdawczość i kontrola podatkowa, prościej, wydajniej, taniej, bo po prostu automatycznie. A skorzystają na tym nie tylko aparat skarbowy, skorzystają na tym także audytorzy, skorzystają na tym po krótkotrwałym, jak sądzę, zamieszaniu, po przyzwyczajeniu się do JPK, także przedsiębiorcy i ich kontrahenci, bo łatwiej z obrotu będzie wyeliminować tych nieuczciwych, a to oni w ostatnim czasie często stawali się największym wrogiem uczciwego polskiego biznesmena, przedsiębiorcy. Warto przypomnieć tak od technicznej strony, że do złożenia jednolitego pliku kontrolnego potrzebny jest podpis elektroniczny. Warto powiedzieć, że no cóż, przedsiębiorca, nawet jeśli nie wie dokładnie, czy przygotował ten plik po raz pierwszy właściwie, czy nie, to i tak powinien go złożyć, a potem ewentualnie tylko jeszcze dorzucić do niego, kolokwialnie rzecz biorąc, korektę. Program do jednolitego pliku kontrolnego jest na stronie Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej. Myślę, że razem z tymi elementami, które wymieniłem wcześniej, on będzie stanowił naprawdę ważne narzędzie do tego, żeby z oszustwami podatkowymi walczyć. A tak przechodząc na
na płaszczyznę tym razem bardziej ogólną, to myślę, że czas najwyższy nadchodzi, by Ministerstwo Finansów i jego takie bardziej analityczne jednostki organizacyjne zabrały się za wyznaczenie tak zwanej mapy drogowej dla podatków w Polsce, dla dobra nas wszystkich, budżetu, polskich przedsiębiorców, inwestorów zagranicznych, każdego z nas, żebyśmy wiedzieli, co w polityce podatkowej w najbliższych latach nas czeka. Powoli zaczynamy układać sprawy nieuporządkowane przez poprzedni rząd w finansach państwa. Więc czas, sądzę, najwyższy, żeby śmielej spojrzeć w przyszłość i pokazać, które podatki i w jakim tempie będą się zmieniały. Zasadniczo oczekiwałbym, rzecz jasna, zmian takich, które odciążą nas wszystkich jako społeczeństwo i gospodarkę, zwłaszcza pracę jako źródło podstawowe dobrobytu, ale być może będą takie podatki, które trzeba będzie nieco podnieść, część zostawić bez zmian. Taka mapa drogowa naprawdę bardzo potrzebna, jest potrzebna. A bardzo dobrze widać. Czas nam ucieka, jedno pytanie, panie doktorze, bo mówimy, okazja czyni złodzieja, to jest świetne przysłowie i ta okazja wielu kusi, ale na przykład jak nie stać się takimi słupami, że tak powiem, którzy pomagają w tym procederze złym wyłudzania podatku VAT, bo wiemy, że chyba rzadko ktoś się zgadza być słupem, bo przecież potem jest odpowiedzialność prawna, a wiemy, że wyszukują takich właśnie ludzi nieodpowiedzialnych, ja wiem, może nierozważnych. Jak to wygląda? Jak nie stać się słupem? Zyski, krótko mówiąc, chciwość chyba przesłania czasem rozum ludziom, którzy biorą w takich procederach udział, a z drugiej strony zyski rzeczywiście były tak kolosalne, że chyba po prostu przestępcom udawało się w miarę łatwo znaleźć, przekupywać tych, którzy na własną odpowiedzialność ponosili pewne ryzyko i prawdopodobnie zostaną przez to ukarani, no ale jednak zarabiali, będąc zaangażowanymi w ten proceder, pieniądze. Skutki działań państwa, to chcę na koniec podkreślić, jednak są, pomimo pewnego spadku wpływów z VAT-u w grudniu ubiegłego roku, to trochę położył się cieniem na statystykach dotyczących całego 2016 roku, mamy wzrost, mamy zacieśnianie luki podatkowej, mamy naprawdę dobry punkt startu do dalszych działań, byle tylko Ministerstwo Finansów się w nim nie zatrzymało i byle tylko eksperyment, który nazywa się Krajową Administracją Skarbową, a który ruszy już od 1 marca, byle wypalił, bo to jest naprawdę wielkie wyzwanie, żeby połączyć dotychczas funkcjonujące zupełnie odrębnie od siebie urzędy Izby Skarbowe, urzędy kontroli skarbowej czy służbę celną. Jeśli sprawnie uda się, ale to już czynnik miękki, ludzki zadecyduje, to nic nie jesteśmy w stanie więcej poprawić w przepisach. Jeśli uda się te trzy organizmy spiąć w jedną całość i jak palce dotychczas rozłożonej ręki zacisnąć w pięść, która uderzy jeszcze mocniej w podatkowych przestępców, to będziemy mogli mówić o naprawdę dużym sukcesie, a państwo polskie będzie mogło swobodniej odetchnąć finansowo, mniej się zadłużać, generować niższe deficyty, a na potrzebne programy, takie jak 500+, znajdować pieniądze. Oby tak było, oby tak było. Dziękuję bardzo za komentarz i informację. Pan dr Marian Szołcha, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, był naszym gościem. Dziękujemy, do usłyszenia. Bóg zapłaci. Proszę państwa, i jeszcze jeden temat w tej części audycji Aktualności Dnia. Dziękujemy panu doktorowi. Za chwilę kolejne połączenie.
pewne problemy z połączeniem się z naszym gościem, bo chcieliśmy się jeden temat omówić, ale myślę, że będzie na to miejsce audycji popołudniowej po godzinie 16. Teraz już dziękujemy wszystkim, więc jest okazja, żeby jeszcze wysłuchać powtórzenia informacji tutaj o 1% podatku, możliwości odpisu tego procenta właśnie dla fundacji. Posłuchajmy o tym, o czym nas informuje ojciec jeszcze dyrektor, a potem już o 14:00 serwis informacyjny Wiadomości. Drodzy przyjaciele, współpracownicy Radia Maryja, chodzi nam naprawdę o pomoc w edukacji i patriotycznym katolickim wychowaniu dzieci i młodzieży. Samo to nie przychodzi, na to też są potrzebne środki i nie lekceważmy tej możliwości 1%. Nie mów, że nie dasz rady. Nie mów, że nie dasz rady. Jeśli chcesz pomóc, przeznacz 1% podatku na edukację i patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży. Wypełnij deklarację podatkową za rok 2016, tak zwany PIT. Wpisz numer KRS 00000091141, a więc 5091141, i pomożesz. Ziarnko do ziarnka i zbiera się miarka. Nie lekceważmy nawet groszy. Razem możemy uczynić wiele. Bardzo prosimy tych, którzy mogą pomóc o zgłaszanie się do nas w wypełnianiu tego PIT-u. Mamy też informatory o tej akcji. Prosimy biura Radia Maryja, koła przyjaciół, indywidualnych pomocników. Podawanie tych małych informatorów swym znajomym, przyjaciołom, ludziom pragnącym pomóc. Raz po raz znajdują się te informacje też w naszym dzienniku, na naszym portalu internetowym www.radiomaria.pl. Jeden drugiemu pomóżmy. Zgłosiło się już parę biur poselskich. Za to bardzo dziękujemy. Może zgłoszą się następni. Będziemy podawać daty też, kiedy przyjmują ci właśnie posłowie, czy te biura poselskie. A więc pani Anna Sobecka w Toruniu, pani doktor Urszula Krupa w Toruniu i w Łodzi, pan poseł Skurkiewicz w Radomiu. Myślę, że są jeszcze inni, czy będą jeszcze inni. Zapraszamy. Zapraszam bardzo serdecznie. Kochani, razem możemy uczynić wiele. I ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Największy projekt, jaki zrobiliśmy z tego 1%, to właśnie jest film Zerwany Głos, który będzie w kinach od 17. I tutaj też prośba, zwracajcie się do kin różnych, pytajcie, czy będzie ten film w tym kinie, w tamtym kinie. Czym lepsze kino, tym będzie też lepszy odbiór, będą lepsze efekty, jest bardzo piękna muzyka, proszę Państwa. Także, ale to też, żeby weszło do kin. Nie wszystkie kina są chętne, nie wszystkie kina są polskie, nie wszystkie kina są prowadzone przez właścicieli o polskim czy katolickim sercu. Także to też trzeba uwzględnić, ale pchajmy się, kulturalnie, ale się pchać, jeżeli coś dobrego trzeba zrobić. To kiedyś powiedział, ale to w innym kontekście, święty Jan Paweł II. Czym dłużej żyję, tym bardziej widzę, że nawet w kościele, żeby coś dobrego zrobić, to trzeba się pchać. Kulturalnie, ale się pchać. A więc nie zostawać z tyłu. Zapraszamy do tego. Podejdźcie do tych wszystkich kin. Powinny przyjąć ten film. Film jest bardzo dobry, pełnometrażowy, zrobiony przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zobaczycie Państwo, ile można zrobić dobrego, jeżeli będzie dobra wola, inteligencja, chęć, pracowitość, proszę Państwa. I jest dobro. Film mówiący o błogosławionej Karolinie Kuskównie, męczennicy 16-letniej, patronce młodzieży. Zapraszamy też, żeby włączyli się do tego nauczyciele, księża, katecheci, organizacje katolickie i możemy bardzo dużo dobrego zrobić. A więc do dzieła, proszę Państwa. I ten 1% i film o błogosławionej Karolinie Kuskównie. Film dystrybuuje Kontrat Media. Kontrat Media, tak się nazywa. Szukajcie Państwo na stronie internetowej Kontrat Media. Ewentualnie pytajcie Państwo prowadzącego tę firmę,
jak to zrobić, żeby film był w kinie. No i zachęcajcie innych, powiedzcie, że taki film jest. Niech on będzie w całej Polsce, nie w 100 w kinach. Dlaczego nie w 1000? A dlaczego nie w 10 000? Niech go oglądną wszyscy. Zobaczycie, ile można zrobić. Chociażby dlatego tylko, żeby zachęcić się samemu do czynienia dobra. Jeżeli chcemy, damy radę. Damy radę. Alleluja i do przodu. Nie zatrzymujmy się. Nie obserwujmy tylko, kibicujmy, ale do dzieła. Bóg zapłać za zrozumienie. Bóg zapłać, razem uczynimy wiele. Minęła 14:00, zapraszamy na wiadomości. Sejm przyjął ustawę powołującą komisję weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Za ustawą głosowało 252 posłów, przeciw było 144, wstrzymało się od głosu 25 posłów. Sejm wcześniej nie przyjął wniosków PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy. Przyjęto za to 9 poprawek Komisji Ustawodawczej. W skład komisji weryfikacyjnej wejdą powoływany przez premiera przewodniczący oraz 8 członków. Komisja będzie mogła między innymi uchylić decyzję reprywatyzacyjną. Prace może zacząć już w maju. Dziś podczas burzliwej debaty w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki odpowiadał na zarzuty opozycji. Poruszacie argument dotyczący tego, no przecież prokuratura jest od tego, żeby wyjaśnić takie sprawy. Owszem, jak Państwo widzicie, prokuratura zaczęła działać wreszcie w tej sprawie. Nie jest tak, jak było wcześniej. I tu uwaga do posłów Platformy Obywatelskiej, za czasu której wszystko chowano pod dywan w sprawie reprywatyzacji. Nagle okazało się, że Państwo może działać. Ale przecież prokuratura może doprowadzić i skazać osoby, które były za to odpowiedzialne. Pokazać, kto był winny. I to skutecznie w tej chwili rozpoczyna rok. Ale warszawiacy oczekują czegoś więcej. Oprócz wskazania, kto jest winny, warszawiacy oczekują jeszcze jednego. Zmiany decyzji administracyjnej. I prokuratura nie ma takich kompetencji, o czym bardzo dobrze wiecie. Dlatego potrzebne jest szerokie działanie dwutorowe polskiego państwa. Komisja będzie mogła stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. Wtedy będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu takiej decyzji, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości wartości bezprawnej przejętej nieruchomości. Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów, np. sądów, oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Jutro na wojskowych Powązkach odbędą się uroczystości upamiętniające generała Ryszarda Kuklińskiego, pierwszego polskiego oficera w NATO. Obchody rozpoczną się o godzinie 14:45 od wprowadzenia asysty wojskowej. Potem odbędzie się apel pamięci z salwą honorową kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a na grobie generała zostaną złożone wieńce. Generał Ryszard Kukliński jest pewną ikoną walki o wolność Polski, o której trzeba pamiętać, powiedział Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci generała Kuklińskiego. Zapraszamy nie tylko warszawiaków, ale także odwiedzających Warszawę tego dnia, aby oddać cześć generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu, który pojedynkę pomógł Stanom Zjednoczonym pokonać imperium zła, sowieckie imperium zła. Ryszard Kukliński, będąc oficerem Ludowego Wojska Polskiego, które było de facto rosyjskim narzędziem podboju Europy w ramach Układu Warszawskiego, wykradł supertajne plany Moskwy, właśnie tego ataku na zachód Europy, ataku jądrowego, i przekazał je Stanom Zjednoczonym. Przez 11 lat przekazał około 35 tysięcy dokumentów. Obchody organizuje m.in. Izba Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego, a generał Kukliński został skazany przez władze PRL-u na śmierć. Przez lata nie został zrehabilitowany. Dopiero prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda w ubiegłym roku na wniosek szefa MON-u Antoniego Macierewicza mianował pośmiertnie Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady. Jutro przypada 13. rocznica śmierci generała Kuklińskiego. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z cyklu Nowe Widnokręgi – Zrozumieć Media. Do niedzieli uczniowie szkół średnich będą mieli okazję zapoznać się m.in. z tajnikami pracy dziennikarzy, montażystów czy operatorów kamer telewizyjnych. Nie zabraknie także zajęć politologicznych, informatycznych, tanecznych i aktorskich. Dzisiaj młodzi spotkają się m.in. z ministrem sportu Witoldem Bańką, jak również twórcami filmu pod tytułem Zerwany kłos, mówi dr Dorota Żuchowska, dziekan Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dzisiaj rozpoczą się warsztaty aktorskie, radiowe, telewizyjne, prasowe, informatyczne,
taneczne, czyli cały przekrój wszystkich dziedzin, z których mogą kształcić się młodzi ludzie. Dzisiaj słuchacze też będą mogli uczestniczyć w bardzo ciekawym spotkaniu z ministrem sportu i turystyki Witoldem Bańką. Wysłuchają też wykładu na temat cyberterroryzmu i terroryzmu we współczesnym świecie. Ten wykład przygotował pan dr Jan Wiśniewski, nasz pracownik Instytutu Nauk o Polityce. Wieczorem także spotkanie z młodymi twórcami filmu Zerwany głos. Jutro uczestnicy warsztatów spotkają się m.in. z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja. Wezmą także udział w wykładzie dotyczącym pedagogiki mass mediów. Równolegle z warsztatami poświęconymi mediom trwają warsztaty muzyczne, które rozpoczęły się wczoraj. Prowadzą je członkowie zespołu Lumen. Amerykański gigant aborcyjny Planned Parenthood narzuca swoim ośrodkom miesięczne normy zabijania dzieci, informuje nasz dziennik. Za realizację lub przekroczenie założeń personelowi danego centrum przyznawane są premie. Natomiast pracownicy ośrodków, które nie wypracują normy, poddawani są reedukacji. Istnienie narzuconych kwot aborcyjnych potwierdzają nagrania grupy Life Action ze Stanów Zjednoczonych i byli menadżerowie organizacji. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, zwraca uwagę, że mamy do czynienia z ogromnym przemysłem wymierzonym przeciwko życiu. Ten system nagradzania reedukacji, który wymusza normy produkcyjne w takim krwawym cudzysłowie, rzecz ujmując, pokazuje, że mamy to do czynienia z potężnym przemysłem wymierzonym przeciw życiu, który dlatego też m.in. jest tak trudny do zwalczenia. Tutaj nie ma mowy o zagrożeniu życia, o realnym złu czy zagrożeniu dla życia matki. Tutaj mamy do czynienia po prostu z brutalnym przemysłem, który stosując różne kampanie reklamowe generuje swój rozwój i swoje koszty. Na tym tle trzeba też dostrzec rolę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który rozpoczął walkę o życie. Będzie to walka niezwykle trudna, ale być może stanie ona się precedensem dla innych przywódców państw. Jak pisze gazeta, personel Planned Parenthood w ramach doskonalenia zawodowego nie zajmuje się medycyną, ale tym, jak skutecznie zachęcić kobiety do tak zwanej aborcji. Wcześniej media informowały, że organizacja ta nielegalnie sprzedaje także organy dzieci zamordowanych na późnym etapie ciąży. Amerykański kongres pracuje obecnie nad ustawą blokującą finansowanie organizacji aborcyjnych. Inicjatywę popiera m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Rząd Niemiec chce znacznie obniżyć wysokość zasiłków na dzieci wypłacanych obywatelom innych krajów Unii Europejskiej przebywających w Niemczech. Restrykcje dotkną dzieci, które pozostały w kraju pochodzenia rodziców, poinformował Bild. Dziennik powołuje się na założenia projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Planowana nowelizacja zakłada, że dzieci, które nie mieszkają z rodzicami w Niemczech, lecz pozostały w kraju pochodzenia, otrzymywać będą zasiłek dopasowany do kosztów utrzymania w tym kraju. Jak pisze Bild, obywatel polski otrzyma po zmianie przepisów miesięcznie 92 euro, zamiast jak jest obecnie 192 euro. Z wyliczeń wynika, że budżet państwa zaoszczędzi rocznie 159 milionów euro. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy na programy dla młodzieży. Westerplatte młodych w telewizji Trwam i Czas Wzrastania w Radiu Maryja. Dziś naszym gościem będzie Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz muzyczny, a rozmawiać będziemy o współczesnych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą muzyka. Pamiętajcie, 18.15 telewizja Trwam, 21.30 Radio Maryja. Nie może Was zabraknąć. W archikatedrze męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowana będzie msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny. Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz prałat Wiesław Kądziela. Transmisja na naszej antenie od godziny 19. Poniedziałek 13 lutego w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Turku odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 początek transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam i program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży oraz chóru młodzieżowego przy parafii Matki Bożej Fatimskiej i chóru nauczycieli.